czapka dziadka ożyła do życia. Tutaj w Splatoon 2 Octo Expansion. Ożyła do życia to też całkiem ładne połączenie słów. Lubię takie rzeczy. Jak ciemna noc. Albo mroczny mrok. W każdym razie, mamy dzisiaj do przeczytania dwa nowe czaty. Sesję 7 i sesję 8. Ostatnio, dla przypomnienia, plotkowaliśmy trochę o Marinie i odkryliśmy jej tajne akta, to kim kiedyś była i tak dalej, że pracowała w siłach specjalnych Octolingów, że była geniuszem i tak dalej, ale gdy usłyszała piosenkę Incantation od naszych pozostałych agentek, Mary i Kelly, gdzie to było napisane? Tutaj, od New Squid Big Splatoon, wtedy zniknęła, a ostatnia osoba, która była świadkiem jej pobytu gdziekolwiek, zeznała, że Marina mówiła o tym, że ta piosenka wszystko zmieniła. A potem znaleźliśmy ją u nas, w Inkopolis. Zobaczymy, jak będzie kontynuacja tego wyglądała. Teraz, kiedy Marina najwyraźniej wraca do czatu. DJ Hyperfresh wraca do pokoju czatowego. Fiu, wróciłam. Przepraszam za to, że tak długo trwało. Jo, witaj z powrotem. Gdzie byłaś w ogóle? Przepraszam, ale zdrzemnęłam się trochę w domu. Witaj z powrotem, młoda damo. Cieszę się, że tu jesteś. A co z nim nie tak? Wybacz, ale ten squid wyciekł z worka. Wyciągnął wszystkie tajne informacje o Octarianach, które posiadał i to wszystko, więc... To moja wina, Marina, przepraszam. Nigdy nie chciałam tak głęboko kopać w twojej przeszłości. Widzisz, ten staruszek kiedyś walczył z Octarianami. Żaden fan Incantation nie jest moim wrogiem, wiesz? Nie widzę tutaj żadnych specji i tak dalej, obojętnie czy jesteś Octolingiem czy nie. Jesteśmy sprzymierzeńcami. Widzisz? Wszystko w porządku, czyż nie? Naprawdę? Potrafisz się artykułować, Marina? Wow. Przepraszam, znaczy... Mam na myśli, zawsze wiedziałam, że jesteś inna i tak dalej. Nawet jeżeli nigdy o tym nie rozmawiałyśmy, domyśliłam się, no wiesz, po tych wszystkich żartach i tak dalej. Nigdy nie wiedziałam, jak o tym z tobą porozmawiać, jak ci to powiedzieć. Czy myślisz, że nadal wszyscy będą chcieli w ogóle... Czy będą chcieli mnie w ogóle mieć w Inkopolis? Kiedy tylko dowiedzą się, że jestem Octolingiem, czy będzie tam w ogóle jeszcze dla mnie miejsce? Czy żartujesz? Oczywiście, że tak. Wszyscy cię kochają. Dziękuję, Pearly. O, tylko przestań tutaj kapać na podłogę, zanim zmienię swoje zdanie. Agent 8 też jest Octarianem, ale również docenia Incantation. Wszystko teraz ma sens. Od razu mogłam powiedzieć, że Agent 8 również został dotknięty przez kalmary Incantation. Zawsze chcę mówić Incantation, prawda? Incantation. Gdy tylko raz nasza dusza zostanie uwolniona, nie ma w ogóle żadnego sposobu, żeby ktokolwiek nas znów zmusił do życia pod opresją, pod tą plagą, pod przyciskiem oktariańskiego społeczeństwa. Albo nie ma mowy, żebyśmy w ogóle chcieli kontynuować życie pod tą opresją oktariańskiej społeczności. I to właśnie dlatego musimy wszyscy współpracować. Agencie 8, jeśli to czytasz, wszyscy wierzymy w ciebie. Rób tak dalej, jak robisz do tej pory. Również będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby jakoś cię stamtąd wyciągnąć. Ach! Daj już spokój! To było przyjemne. Rasa nie ma żadnego znaczenia. Skoro wszyscy lubimy tą samą muzykę, to jesteśmy przyjaciółmi. To całkiem zabawne swoją drogą. No ale fajnie, że ten... Szczególnie to tutaj z tym... No, że... Wszyscy już lubią Marinę i w ogóle wszyscy ją podziwiają i tak dalej. To czy naprawdę to, że jest Octarianem, by cokolwiek zmieniło? No dobra, zależnie w której społeczności żyjemy, nie?
jest taka gra, nie chcę mówić jaka, bo to byłby dość duży spoiler, ale jest taka gra, gdzie pewna dziewczyna jest idolką, jest córką głównego bohatera i jest idolką. I pewnego razu przestaje już być w ogóle w tym biznesie idolek. Przestaje z muzyką i tak dalej, kończy to. I podczas swojej przemowy pożegnalnej mówi, że była wychowywana przez człowieka, który jest zbrodniarzem, czyli główny bohater. Główny bohater jest akurat tym. Jest... Z perspektywy społeczności jest bardzo, bardzo złą osobą. Nie chcę mówić kim, bo to również by już mogło naprowadzić na to, która to gra. Czy która seria gier. No właśnie, powiedziała, że taki właśnie rodzaj człowieka ją wychowywał i że chce spędzać z tą osobą więcej czasu i dlatego kończy to wszystko. Że chce wrócić do swojego ojca, tak jakby. Żeby mieć więcej czasu dla swojej rodziny. Media zniszczyły tą osobę później. Cały czas były jakieś tam gazety i dalej, jacyś reporterzy ją napadali, jakieś złe artykuły pisali tutaj, o, córka zbrodniarza i tak dalej. No, to trudno to powiedzieć, czy akurat, no ale wiemy, Inkopolis, Inklingi i tak dalej. To jest inna historia, tutaj mamy, to jest tak bardziej wesoły świat, powiedzmy. No, czyli z tym nie ma problemu, ale to wygląda na to, że naprawdę nikt poza... No, że nikt poza nami, graczami, nie wiedział, że Marina jest Octolingiem. Całkiem zabawne to jest. Czyli naprawdę coś, o czym już myślałem, że może tak być, ale nigdy tego nie wypowiedziałem. To jak Octolingi wyglądają i to, czym są, że to jest tak naprawdę tajemnicą. Niby uczą się w szkołach o nich i tak dalej, że Octolingi istnieją, ale nigdy ich nie widzieli. Czyli tylko my, agenci Squid Big Splatoon, New Squid Big Splatoon, mają do czynienia z Octolingami, widzieli Octolingi, walczyli z Octolingami i mogą powiedzieć, że o, to jest Octoling, jestem tego pewien. Inni po prostu myślą, że to Octolingi z jakąś tam dziwną fryzurą. I dlatego tyle Octolingów mogło się pojawić raz nagle w Inkopolis i nikt tego nie zauważył, że to Octolingi się pojawili, tylko wszyscy myślą, nagle wszyscy zaczęli mieć jakieś, nosić jakieś dziwne fryzury. Nowy styl, teraz wszyscy będziemy tak chcieli wyglądać. Czat numer 8. Zaraz wracam! Staruszku, znowu masz włączony caps lock na swojej klawiaturze? Zaraz wracam. Ajt! Czy to ma oznaczać all right? Aj, teraz też będę zawsze tak pisał. Nawet tego nie chce mi się pisać całkowicie. DJ Hyperfresh dołącza do czatu. Co się dzieje, Pearl? A, właśnie uczę starego Squita nowych sztuczek. Kapitan przed chwilą znowu pisał całkowicie dużymi literami z kapsem. To ma sens. W końcu masz rączkę do nauczania? Co masz na myśli? Hej! Jak robię takie nuty, jak ty tutaj przed chwilą robiłaś, Marina? Wystarczy, że klikniesz buźkę smiley na twojej klawiaturze, wtedy włączy się panel emoji i gdzieś tam powinieneś znaleźć wśród tych wszystkich innych emotykonów właśnie tą nutę. Ach, pamiętam, kiedy pierwszy raz się spotkałyśmy, Pearl. Dopiero co przybyłam na powierzchnię i jeszcze kompletnie nie rozumiałam Inkopolis. Nic nie wiedziałam. Ty nauczyłaś mnie wszystkiego, co musiałam wiedzieć. Lol, rzeczywiście tak było. Pamiętam, gdy jak pierwszy raz cię spotkałam, myślałam, że jesteś jakimś głupcem, cymbałem z dalekiego kraju. Wtedy, gdy spotkałyśmy się po raz pierwszy na Mount Nantai. Nutka. Jak to mam przeczytać? Ding. Tak, od tego dnia przez cały tydzień, codziennie, szłam na Mount Nantai z nadzieją, że jeszcze się raz spotkamy. Haha, tak! Myślałam, że jesteś jakimś rodzajem stalkera czy coś takiego. Ale pamiętam, że że właśnie za jednym razem usłyszałam cię... Usłyszałam, jak śpiewasz wtedy, gdy się pojawiłam. I wtedy nagle znikąd chciałaś założyć zespół i tak dalej. Mówiłaś, że hej, załóżmy zespół. Po prostu miałam co do ciebie pewne przeczucie. I chyba miałem rację, co? Chyba zadziałało. W końcu spójrz na nas teraz, jak daleko zaszłyśmy.
No, przecież wiesz, ta pierwsza piosenka, którą mi pokazałaś, była ogniem. Tak mocno paliła, że po prostu musiałam powiedzieć tak. Swoją drogą, chyba mam ją gdzieś tutaj na moim pulpicie. Czekaj no chwilę. Boom! Ebb and Flow Demo. FRSH, co to za format? Ale możemy odpalić teraz pierwszą piosenkę Mariny. Jest! No, rozumiem, dlaczego Pearl postanowiła zrobić z Mariną zespół po tej piosence. Ogólnie uważam, że powinni zrobić cały album z tymi piosenkami z Mariny i Pearl. To można by zrobić z tego naprawdę coś wielkiego. Więcej piosenek po prostu. Ha, tak! Od dawna, od wieków tego nie słyszałam. Przecież to jest wersja demo piosenki Ebb and Flow. Jak robić znaki zapytania? Nadal tu jesteś? Znak zapytania powinien być gdzieś na dole, po prawym dole twojej klawiatury. Sam spróbuj to odkryć. Lol, Marina! Właśnie przypomniałem sobie, że całe to demo zostało przez ciebie zrobione na twojej półzepsutej... na twoim półzepsutym keyboardzie, który wtedy miałaś. Ale jakoś i tak mocno dowalało w uszy. Wyszło z tego i tak arcydzieło. Na pół zepsutym keyboardzie? No jeżeli ktoś naprawdę coś potrafi, to nawet z najgorszym sprzętem da radę coś zrobić, he? Ale bez ciebie nigdy bym tego nie zrobiła, wiesz? Ach, pamiętam jeszcze to... śmieszne małe studio do nagrywania, które miałaś wtedy w swoim domu. Te stare bębny szkolne i ta perkusja były rzeczywiście legit, jakby to powiedzieć. No, jak przetłumaczę to dosłownie na polski, to trochę nie ma to sensu. Legit, tylko jak się mówi w oryginale, w angielskim, to jakoś tak to dobrze brzmi i pasuje do zdania. Więc powiedzmy... No, że te szkolne urządzenia miały naprawdę to coś, dobrze z nimi szło. Znak zapytania, he? Mówimy, że ta piosenka była powalająca. Spróbuj to zrozumieć, kapitanie. Sam posłuchaj. Wiesz co, może on po prostu... Ach, nieważne. No co, on chyba wydaje mi się, że nie, że on nie rozumie tego, tylko po prostu próbuje tutaj cały czas te różne znaczki i tak dalej. I po prostu je, jak to staruszek, który nie zna się na tej technologii, zaczyna pisać tam różne głupoty, postuje. Przepraszam za niego. Gdy po raz pierwszy usłyszałam, że jesteś... że potrafisz rapować, że rapujesz, byłam w szoku. Z jakiegoś powodu myślałam, że... nie, że... no... Wydawało mi się, miałem jakoś tak przeczucie, że jakoś ci to wyjdzie i tak dalej, że coś z tego będzie. Ale kiedy pierwszy raz usłyszałam, jak rapujesz, to przeszło mi przez głowę tylko... Kurde, ten maluch naprawdę zna się na rzeczy? Haha, zamknij się. Bądź cicho. Nigdy nie doceniaj Pearl. Co? Nie. Nigdy nie doceniaj... He? Pogubiłem się. W każdym razie... Nigdy nie doceniaj Pearl, a.k.a. MC Reverse Psychology, a.k.a. MC Danger Noodle. Okej, okay, to są dwa nowe przezwiska Pearl, czy tam tytuły, które można dopisać do listy. Szczególnie MC Reverse Psychology mi się podoba. Znaki zapytania i różne znaki. Ona jest DJ-em, a ja jestem raperem. To właśnie mówimy, kapitanie.
Czego w tym nie rozumiesz? W każdym razie wiem, że nie zawsze jest gładko i też droczymy się trochę podczas tych wszystkich występów i tak dalej. I mówimy teraz tak ogólnie w... Jesteśmy w zabawnych powspominkach i tak dalej, ale po prostu chcę powiedzieć ci dziękuję za wszystko. No, Marina jest rzeczywiście tutaj trochę tą bardziej uczuciową osobą, ale Pearl również trochę tutaj pokazuje powiedzieć, co czuje i te sprawy, chociaż dużo się wygłupia też i tak dalej. I jako taki maluch, jak taki mały piesek, dużo szczeka, powiedzmy. Robi siebie, jak to raper, takiego wielkiego gościa, który musi zawsze na wszystkich krzyczeć i te sprawy. Ale to jest właśnie fajne, są te dwie role. Ten mały gnom, złośliwy, i ta wysoka oktorianka, która jest tą bardziej nieśmiałą i tą miłą osobą. Idealnie się uzupełniają. I bardzo lubię te postaci, bardziej niż Mary i Kelly, tak szczerze mówiąc. Bo one były zbyt bardzo do siebie podobne, jak dla mnie. Chociaż Mary też była bardziej szalona i tak dalej, ale... One były bardziej podobne, a tutaj te są bardziej równe od siebie. Przed chwilą podczas czatu mój pies zaczął szczekać, więc musiałem trochę przyciąć. To było zabawne. No cóż, możemy teraz w końcu zabrać się za kolejne poziomy. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że strasznie podobało mi się, jaka jest struktura w tej rozmowie, w tym czacie. To, że w ogóle jest możliwość, nie tylko, że widzieliśmy zdjęcia i tak dalej, ale też odpalanie muzyki, plików głosowych, to jest fajne. Fajnie by było, gdyby po prostu wysyłały sobie takie pliki głosowe i ze sobą gadały w tym języku, ale to byłoby trochę za dużo wymagane, musieliby dodać napisy na dole i tak dalej. Ale to, jak tutaj sobie wspominają tą przeszłość, dowiadujemy się znowu trochę, jak się poznały i tak dalej, i że od razu Marina chciała założyć zespół i te sprawy. Jeszcze w ogóle wcześniej nie wiedziała nic o Inkopolis. Kiedy wyszła na powierzchnię i spotkała od razu Pearl. Że najpierw tutaj takie powspominki, a później tak sentymentalnie się zaczęło robić. A przy okazji kapitan uczy się cały czas, jak pisać na czacie i im przerywa te piękne momenty. Tymi swoimi znaczkami i tak dalej, tym swoim spamem. To było cudowne. Ale dobrze. Idziemy dalej z G. Z fioletową linią. I tutaj niby już skończyłem tą linię. Niby ją skończyłem, bo trochę prywatnie sobie pogrywałem, ale przeskoczyłem 3 poziomy, bo chciałem zobaczyć, jak one w ogóle wyglądają i na ten odcinek trochę przygotować. A ten tutaj udało mi się przejść. Nie wiem jak, ale udało mi się przejść. Więc zacznijmy od niego. Jeżeli pies będzie mi teraz znowu szczekał, to po prostu to zignorujemy i będziemy dalej robili. Tylko trochę... No, przerwałem i wycięłem to jako, że nie chciałem zniszczyć klimatu tej rozmowy. Weźmiemy to teraz. Inną broń. No, zobaczymy, czy sobie poradzę jakoś. Co my tutaj mamy? Ach tak, dokładnie. 10 przeciwników do osnajpowania. Okej, 2 załatwionych, teraz pojawią się z tej strony, jeśli się nie mylę. Fuck! Prawie bym się zabił. O, daleki zasięg. No, rzeczywiście ta broń jest trochę łatwiejsza, tak mi się wydaje. Wcześniejsza broń, którą miałem, to miała strasznie bliskie, wielkie przybliżenie. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Miała straszne przybliżenie, że się widziało rzeczywiście przez lupę. Matko. Takie przybliżenie, że rzeczywiście, jakby się rzeczywiście patrzyło przez nie. Przez lupkę. Fuck. O, już myślałem, że zginę. O boy. O chłopie. Nie no, rzeczywiście zasięg jest o wiele bliższy. Dobranoc. Został tylko jeszcze jeden. Więc przekonajmy się, jak to wyjdzie. Oczywiście ostatni będzie wielkim, wielkim bossem i najtrudniejszy, więc jedziemy w górę i tutaj nie da cię po prostu trafić. Moją strategią ostatnio na niego było... Po prostu spiłem się tutaj.
I poczekałem, aż będę mógł go namierzyć. I schowałem się później tu, bo umarłem. Nie umierałem wtedy, ale... Wtedy poszło mi lepiej też. I tutaj wystarczy w sumie, jak jesteśmy na szczycie, cały czas skakać, żeby go jakoś załatwić. Albo i nie, można to też zrobić tak i zacząć kompletnie od nowa. Nienawidzę tego. Swoje życie zostawię w rękach innych, bo oni lepiej się z nim będą obchodzili. Tak mi się wydaje. Udało się. To było łatwiejsze niż myślałem. Albo raczej trudniejsze niż myślałem. No ale co, już trochę punktów teraz się zarobiło. Przepraszam, telefon. No dobrze, jeszcze 3 poziomy do nadrobienia. Chyba zaczniemy od tego. Terminate all the enemies before the time runs out. To powinno być dość łatwe. Nie wiem, dlaczego mi się nie udało i to przeskoczyłem. Chyba pierwszy raz chciałem to zaliczyć na zagrajmy. Dobra, bez wytłumaczenia. Ostatnio miałem to, teraz wezmę to. Z miniganem powinno to pójść o wiele łatwiej. Bo mamy tutaj nie tylko... pokonać wszystkich przeciwników, my mamy terminować ich jak Terminator. Dlatego... no, dokładnie tak to wygląda. O, ale zabawa. Tak, już czuję, że idzie o wiele lepiej niż ostatnim razem z tą drugą bronią. Ta broń po prostu bardziej się do tego nadaje. Tylko koncentrować się trochę, żeby potrafić ich, bo jak jest ich mniej, trochę gorzej z tym. A, proszę. Zbroja! To mnie też tak łatwo nie dotkną. Te małe gnoje, jak takie muchy, trochę jak Space Invader to wyglądało przed chwilą, jak było ich tutaj tak dużo. Okej. Kto tam jest? Kto mi tu przeszkadza? Co? Fajnie. No nie wiem, czy aż tak fajnie. Cholera. Schować się, bo oni teraz też mają minigany. Aha. Chciałbym, żeby ten checkpoint był teraz aktywny. Zostali mi co prawda tylko oni, ale... no, minuta na pokonanie jednego, może to jednak nie aż tak dużo wymagane, co? Dlaczego tak dużo to... No, teraz może, teraz. Zabij go! Jedna minuta! I prawie żadnego życia. Nie chcecie wiedzieć, ile to trwało. Co to w ogóle? Wygląda jak taki żadalny, jadalny żelek. Jadalny i żelek połączyłem w jedno słowo. Żelek. Mój Boże. Nie wiem, jak powiedziałem... jeżółek, prawda? Matko boska. Kolejny poziom... Okej, to będzie też znowu trochę upierdliwe. 20 celi trafić w odpowiednim czasie bez trafiania balonów. Jak trafi mi jeden balon, to koniec. Dokładnie, nie możemy strzelać. I zawsze ładować! Po prostu nie strzelaj w balony, okej? Okej, jedna minuta na to wszystko. Trzeba być dobrym, wyborowym strzelcem. O, to jest właśnie dobre. Okej, to jest dobra broń na to. Shit!
w ostatniej sekundzie. No i czyli naprawdę wygląda na to, że nie trzeba wszystkich trafiać, tylko te, które... Jaką liczbę miałeś? Myślałem z początku, że wszystkie trzeba trafiać. I myślałem, kurde, tak dużo w jedną minutę nie zdążę nigdy, a tutaj... No to zrób tylko 20. To jest tak 10% tego wszystkiego. Okej, ostatni poziom z tych, które sprawdziłem, czyli show you stuff and get to the goal. To jest całkiem zabawny poziom nawet. Miejmy nadzieję, że poradzę sobie w nim trochę szybciej niż przy ostatnich. No ale i tak większość wam wycięłem, więc nie powinno być problemu. Tym załatwiłem sprawę, to weźmy ten. Tutaj nie musimy pokonywać przeciwników, nie musimy niczym się martwić, tylko po prostu... dostać się do celu i zaraz zobaczycie, co jeszcze. Zróbmy tu jeszcze trochę. Nie lubię, gdy drogi są wąskie. No i to wszystko jeszcze raz teraz. Włączyć przełącznik po prostu. Jeżeli nie działa, to wtedy jest najlepiej, oczywiście. No i to opuści wszystkie mosty i możemy iść dalej. Szybki checkpoint można by uznać. Te banony otworzą nam drogę, tak żebyśmy mogli zasnajpować tego gościa. I tak cały czas tutaj mechaniki otwierają nam drogę. Po prostu wystarczy, że pokażemy jajca. Żeby tą sprawę wygrać? Ach, trochę za wcześnie. Szkoda. Jeżeli kojarzycie niektóre gry Spidermana, to tutaj polega to trochę na podobnym systemie. Zawisanie. I strzelanie. Trzeba trafić w te rzeczy w odpowiednim momencie, tak żeby zawisnąć na nich. Dokładnie coś takiego, czyli jak Spiderman w niektórych grach to robi. Gdy się zaczepiał niektóre ściany i tak dalej, trzeba w odpowiednim czasie kliknąć czy przycisk, żeby zawisnął na kolejnym budynku czy coś takiego. Nie wierzę. Od kiedy nie można podczas... A nie, czekaj. Mylą mi się. To nie jest te, na których się jeździ, tylko te, na których... Na nich tylko w ten sposób można się poruszać. Dziwiłem się, dlaczego na tych rzeczach nie można strzelać. A kiedyś można było. Ale to nie są te same, to nie są te rurki, na których się jeździ. Dzięki za checkpoint. A, fajnie. A, to trochę poczekać jeszcze. No tutaj chyba jeszcze dużo będzie ginięcia. Aha! Co to za kable? Czy to kable do tych starych telewizorów? Tak. Które mi się podłączało między innymi na przykład ten, PlayStation 2. Komponent kabel czy coś takiego. No, tylko inne kolory. I jesteśmy u celu. To było szybkie. Jestem zadowolony z tego poziomu. Poszło całkiem dobrze. Poziom, w którym poszło mi najlepiej ze wszystkich dzisiaj. Ale to jeszcze nie ostatni na cały odcinek poziom. Co prawda mamy teraz całą kolekcję. Tutaj. Kolekcję... Które to było teraz? G, prawda? Kolekcję G mamy i możemy ją koledze pokazać. Tylko jednego buta teraz dostaniemy. A nie, boots, czyli buty. Okej. Jeszcze jeden poziom chciałbym w tym odcinku zrobić, ale skoro mamy trasę G za sobą, to możemy przejść do kolejnej. Trasa H, na której będzie kolejna rzecz. Pewnie dojdziemy do niej w następnym odcinku, ale najpierw możemy zabrać się za ten poziom. Get to the goal in the baller before time runs out. No właśnie, znowu będzie Monkey Ball. W piłeczce dostać się do celu i to na czas. To może być całkiem zabawne zakończenie poziomu, tak mi się wydaje. Czy tam zakończenie odcinka tym poziomem? No, mam tylko wybór piłki, więc co tam.
Nie martwić się przeciwnikami. Nie martwić się przeciwnikami, nie zajmować się nimi w ogóle. Oni są bez znaczenia, oni nie są tym, co mnie uszczęśliwi albo i nieuszczęśliwi. Ja mam swoje rzeczy do załatwienia. Ach, chciałbym kiedyś zagrać jakąś dobrą grę Monkey Ball, ale nie wiem, skąd mam je dostać. I nie wiem, które są dobre, a które nie, bo nie wszystkie oczywiście części serii były świetne. Jeżeli macie jakieś porady, w którą grę zagrać, to możecie mi powiedzieć, to może streama kiedyś zrobimy, ale na pewno nie cały let's play, to byłoby trochę za dużo wymagane. I final countdown. Dużo sekund mi dodali, więc musimy się postarać. O, fajnie, myślałem, że za jednym razem dam radę, ale jednak gra sobie pomyślała, że nie. Mam się detonować? Za kogo wy się macie? O, szajs. Znowu punkty mi będą wyrywali z gardła, na to wygląda. Do tej pory było fajnie, ale teraz zaczyna być trochę wkurzające. W momencie, kiedy przegrywasz, zaczyna być denerwujące. No co ty nie powiesz, Watsonie? Ach. To takie upokarzające. Za każdym razem, kiedy trzeba zrobić coś takiego. O, poszło. Za każdym razem, kiedy kupujesz sobie przepustkę na checkpoint. To niby fajne i tak dalej, ale zarazem trochę boli ciebie w honorze. Ale skoro to funkcja gry, to... Nie? To chyba nie jest aż tak źle. Szajce! Udało się. Ale chciałbym więcej takich poziomów, muszę powiedzieć. I przy każdym z nich muszę mówić Monkey Ball. Muszę wspominać o tej serii gier od Segi. Więc... 61 tokenów. Zawsze sprawdzam sobie tutaj, ile około na oko poziomów jeszcze nam zostało. No, jeżeli odliczyć te poziomy, które będą pewnie boss fightami, to zostało nam z 19. Czyli niewiele odcinków do końca zostało. Następny odcinek też nie mamy żadnych czatów do czytania, czyli po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy dostaniemy się do ostatniej rzeczy, którą potrzebujemy fabularnie. Czy wtedy od razu nas teleportuje do bossa, czy da nam jeszcze szansę na zrobienie pozostałych rzeczy tutaj, pozostałych poziomów, zakończenie. No zobaczymy, i tak mam zamiar wszystkie zrobić, obojętnie czy przed fabułą, przed finałem fabularnym, czy po nim. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych przeszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie i cześć.